Witamy w premierowym odcinku magazynu. Ja nazywam się Michał Miśko. Ze mną jest nasz ekspert sztuk walki i współprowadzący Rafał Burdzik. Witam. Na początku tytułem wstępu chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie naszego programu. Będziemy mówić stricte o mieszanych sztukach walki. Będziemy się ukazywać co 2 tygodnie. Będzie nas można oglądać na naszym oficjalnym profilu na YouTube oraz na naszej stronie internetowej. Rafał, proszę powiedz, co dzisiaj w programie zobaczymy? A dzisiaj w programie na pewno omówimy ostatnią galę UFC, choć minęło już troszkę czasu od niej. No, na bieżąco wydarzenia z organizacji Strikeforce, gdzie odbywał się kolejny etap turnieju wagi ciężkiej. No i bieżące wydarzenia w zakresie MMA z kraju i ze świata. Na końcu programu zobaczymy także obszerny wywiad, pierwszą część obszernego wywiadu z Aleksem Emelianenko. Z Aleksem rozmawialiśmy w oko w Warszawie po konferencji prasowej Strefy Walk, która odbyła się pod koniec sierpnia w hotelu Polonia w Warszawie. A teraz przejdźmy już może do ostatniej gali Strikeforce i do rozstrzygnięć w turnieju wagi ciężkiej. Poprosimy najpierw o materiał. Ze swoich pojedynków z Sergejem Karitonowym i Antonio Silva podczas ostatniej gali Strikeforce zwycięsko wyszli odpowiednio Josh Barnett, który poddał Rosjanina pod koniec pierwszego starcia duszeniem trójkątnym rękami, a także Daniel Cormier, który niespodziewanie znokautował Bigfoota także w niespełna 4 minuty. Strikeforce ma także nowego mistrza wagi średniej. Broniący tytułu Jacare Souza nie sprostał Luke'owi Rockholdowi, który wygrywając przez jednogłośną decyzję został nowym mistrzem dywizji 185. W głównej karcie na uwagę zasługuje także zwycięstwo powracającego King Mo Lawala, który znokautował Rogera Gracie. W undercardzie Rafael Cavalcante rozbił Yaela Romero, a Evangelista Santos przegrał przez techniczny nokaut z Jordanem Mainem. Wszystkie wyniki gali na portalu fightcard.pl. In favor of the winner and the new Strikeforce middleweight world champion, Luke Rockhold. Antonio Bigfoot Silva in the red gloves, Daniel Cormier in the blue gloves. Like you said, oh! Cormier just tagged Silva with the right hand! Exactly what Mike Kyle hit him with when they fought. And there he tags him with the left. A minute 11 left in the first. The jab from Cormier. Uppercut. Down goes Silva. Hammer fist. Cormier has done it. Daniel Cormier has done it. Josh Barnett in the red gloves. Sergey Kharitonov in the blue gloves. And immediately Barnett takes some of Kharitonov's striking power. And immediately going for the takedown. It's stuffed by Kharitonov. Barnett working for the trip. And gets it right into mount. Can't do anything. Now getting flattened out. Ground and pound from back mount. Right. And now the arm triangle, the side choking, kept wrestling. Drop their head down lower, flatten out. He's doing a good job of flattening out. Wrestling 101. Barnett advances to the final with a first round side choke. It's Barnett versus Cormier for the Strikeforce World Grand Prix Heavyweight Tournament Final. No więc dość zaskakujące, można powiedzieć, jak dla mnie przynajmniej, rozstrzygnięcia podczas ostatniej gali Strikeforce. Zwycięstwo Josha Barnetta już w pierwszej rundzie przez poddanie nad Sergejem Karitonowym. Żelazne ręce czy kamienne ręce Sergeja Karitonowa nie dały o sobie znać w tej walce. No i myślę, dość zaskakujące zwycięstwo małego jak na wagę ciężką Daniela Cormiera nad Antonio Silvą, który jest pogromcą samego Fedora w ostatniej walce. Ta dwójka spotka się, Josh Barnett i Daniel Cormier spotka się w finale wagi ciężkiej turnieju Strikeforce. Jak widzisz te rozstrzygnięcia? A czy na pewno jedna z tych dwóch walk to była bardzo duża niespodzianka. Mówię tutaj o walce właśnie Cormiera z Bigfootem. Natomiast jeśli chodzi o Josha Barnetta i Harrytonowa, to tutaj ci, którzy oglądają, śledzą karierę zarówno Barnetta, jak i Harrytonowa, mogli się spodziewać rozstrzygnięcia w jedną i drugą stronę.
Ja tylko przypomnę, że oboje zawodnicy bardzo z dużymi sukcesami startowali w organizacji Pride. Były tam walki bardzo dobre obu zawodników, jak i walki, które przegrywali. Też po dobrych walkach. Także Charitonow na pewno w ostatnich czasach bardzo poprawił swoją stójkę, o czym sam wspomniałeś. Jego przydomek też o tym świadczy. Powalił wielu czołowych zawodników stójkowych w MMA. Próbował także swoich sił w K1. Barnett natomiast to jest stara szkoła amerykańskiego MMA, która się wywodzi głównie z zapasów. Natomiast Barnett zawsze pracował lekko nad stójką. Bazował on głównie na tak zwanym brudnym boksingu. Ale był to dosyć efektywny. Miał dobre wyczucie dystansu. Zresztą też ma bardzo dobre warunki fizyczne. No i tutaj rozstrzygnięcie mogło być i w tą stronę, i w tą stronę. Ja osobiście stawiałem też na Charitonowa w tej walce, ponieważ po wycofaniu się z turnieju Alistara i wyeliminowaniu największego faworyta turnieju Fedora, no, w moich oczach Charitonow wyrastał na faworyta. Natomiast nie zdziwiło mnie rozstrzygnięcie z Barnettem. Jeżeli już walka doszła do parteru, Charitonow też jest bardzo dobrym zawodnikiem w parterze. Się wywodzi także z sambo rosyjskiego. Bardzo dużo technik parterowych, szczególnie dźwigni na nogi. Natomiast Barnett tak potrafi kontrolować pozycję z góry i bardzo dobrze uderza z tej pozycji z góry, że tutaj rozstrzygnięcie takie było bliskie po sprowadzeniu. Natomiast jeśli chodzi o walkę Corniera z Bigfootem, no to tutaj dla mnie mega zaskoczenie, ponieważ po walce Silwy z Fedorem, gdzie no, powiedzmy to szczerze, jestem wielkim fanem Fedora, natomiast w tej walce zdeklasował Fedora. Fedor nie znalazł na niego rozwiązania. Wydawało się, że te warunki fizyczne są tak dużym punktem udziału w tej walce, że no, Fedor nie mógł znaleźć na to rozwiązania. Jeżeli Fedor nie znalazł na to rozwiązania, to mało kto idąc tym tropem powinien na te warunki fizyczne znaleźć rozwiązania. Tu kolejna walka z zawodnikiem rezerwowym, byłym zapaśnikiem i to drużyny olimpijskiej Stanów Zjednoczonych, niskim, o budowie fizycznej zbliżonej do budowy Fedora, nie jest to typowy atleta, nagle znajduje bardzo proste rozwiązanie na skracanie dystansu, unikanie lewego prostego. Nie wiem, w jakiej dyspozycji był Silva, bo Silva na pewno nie walczył tak jak z Fedorem. Na pewno był dużo bardziej zmobilizowany do walki z Fedorem. Może za bardzo uwierzył w swoje siły, ale jednak wynik walki jest jednoznaczny. Bardzo, bardzo zdominowana walka przez Corniera. Dwa sprowadzenia tam bodajże było w międzyczasie. No i ciężki knockout. Ciężki knockout. Bardzo fajne zachowanie Silwy po walce, co mi się podobało. Nie uniósł się dumą, tylko pogratulował zawodnikowi. On niespełna 4 minuty potrzebował Cormier, żeby znokautować Silwę, co też jakby o czymś świadczy. No na pewno to nie była taktyka walki, ponieważ na tak dużego zawodnika, przy takiej dużej masie mięśniowej, może nie tyle mięśniowej, ale w ogóle masie ciała, pracuje się bardziej nad taktyką drugiej, trzeciej rundy, ponieważ wtedy ten zawodnik się szybciej męczy. Natomiast tutaj w pierwszej rundzie knockout, fajnie, że wyszło. Natomiast nie wierzę, że taka była taktyka. No Josh Barnett powiedział jeszcze przed tymi półfinałami, że jedynym atutem Antonio Silvy jest właśnie jego wielkość w sensie fizycznym, czyli to, że on jest wielkim człowiekiem, to tylko to czyni go dobrym fighterem, że on poza tym nie ma nic do zaoferowania. Zdecydowanie nieprawda. Barnett może takie trash talking uprawia, natomiast Silva ma bardzo dobry parter. Przy swoich warunkach fizycznych to jest rzadko spotykany parter. Zresztą występuje w turniejach rangi światowej grapplerskiej. Teraz się wycofał po obrażeniach z kolejnego turnieju. Stójkę ma całkiem przyzwoitą. Zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu teraz bardzo dużo pracują nad stójką. Przy jego warunkach fizycznych wystarczy naprawdę kilka technik stójkowych i może poprowadzić tą walkę w stójce, tak żeby nie dać sobie zrobić krzywdy. Więc nie, to Josh może tak przygotowywał się, myśląc, że Bigfoot wejdzie do finału, żeby już zbudować jakąś historię tego finału. Jak widzisz taki finał? Josh Barnett, Daniel Cormier, chyba mało kto obstawiał jeszcze przed wystartowaniem turnieju taki finał. No, wszyscy stawiali na Overeema, który po pewnych perturbacjach, nie ma go już w Strikeforce, jest w UFC, a finał Grand Prix wagi ciężkiej, Josh Barnett, Daniel Cormier. Jak obstawiasz, no chyba Josh Barnett jest tutaj faworytem. Znaczy w ogóle jak był ogłoszony ten turniej wagi ciężkiej, to miałem od dwóch, trzech lat nie miałem takiego podniecenia, powiedzmy, jeśli chodzi o wagę ciężką w MMA, ponieważ UFC
Troszkę zastygła wadze zastygła, poza tym produkowano tam tych zawodników wagi ciężkiej, tam można powiedzieć o Brocku Lesnarze, który później, trzeba mu oddać, naprawdę się przyłożył do treningów MMA i wyglądało to przyzwoicie, natomiast była to produkcja zawodnika. W Stanach Zjednoczonych liczy się zawsze waga ciężka, czy to jest boks, czy MMA, czy każdy inny sport walki, więc to jest to, co winduje w ogóle oglądalność danej dyscypliny, więc muszą mieć dobrą wagę ciężką i to nie wychodziło w ostatnich sezonach. Nie umieli pozyskać Fedora, nie mieli Alistara, więc te nazwiska, które były głośne na świecie, obijały się tylko o ścianę UFC, no, osłabiało UFC, dlatego ten turniej był dla mnie taką przeciwwagą dla UFC, tak mówiąc prywatnie do tego podchodzą, to uważam, że to był główny zaczyn do tego, żeby Zuffa zaczęło myśleć nad wykupieniem Strikeforce'a. Traktowali ich jako takiego mniejszego pieska, który tam lata im koło nogi. Ja słyszałem, że już te negocjacje trwały dość trochę. Ale myślę, że to tylko było na zasadzie taki, jak powiedzmy z Pride'em to chcieli zrobić. A Strikeforce nigdy nie podchodzili według mnie. Tak. Nie mam kontaktów z ani jednym z właścicieli UFC, natomiast mogę tak oceniać sytuację, że nie traktowali ich jako poważnego przeciwnika, natomiast ten turniej im na pewno zagrał na nosie. Mhm. Wszyscy, którzy się interesują MMA, no to tam były te nazwiska, które w ciężkim MMA się liczą naprawdę. Rozstrzygnięcie Fedor, Alistar to było marzenie dla wszystkich. Natomiast Barnett dla mnie na początku, jak widziałem zestawienie zawodników, no to było takie zestawienie pod tytułem dobre nazwisko, zawodnik ciężki, musi się pokazać w turnieju. Natomiast już po tej pierwszej rundzie wiedziałem, że Barnett jest zawodnikiem, który naprawdę może wygrać z każdym. On może z każdym przegrać, ale może też z każdym wygrać. Mamy wielu takich zawodników w wadze ciężkiej. Przepraszam, że ci przerwę. Czy to nie był błąd czasem, wystawiając Alistara Overeema do turnieju wagi ciężkiej, jego jako mistrza już obecnego wagi ciężkiej? Czy nie powinno być tak, że wystawia się zawodników, gdzie zwycięzca turnieju walczy z mistrzem o pas? Nie wiem, jakie były prowadzone negocjacje z Alistarem, ale jeżeli były takie negocjacje prowadzone, Alistar się zgodził na to, to nie jest człowiek, tak mi się wydaje przynajmniej, który kieruje się tylko finansami w podejmowaniu swoich decyzji, no to jeszcze lepiej o nim świadczy. On się chciał zmierzyć z nimi wszystkimi. To nie chodziło o to, żeby wybrać tego, który będzie najbardziej zmęczony i wygra ten turniej, ale jednocześnie najbardziej zmęczony, nawet w cyklu rocznym tego turnieju. Czy to dobrze, czy źle? Ja uważam, że nie, ponieważ jak sobie przypominasz całą formułę Pride'a, to tamte turnieje zawsze były rozgrywane, że mistrz walczył normalnie w kolejnym turnieju. To tylko budowało jego wizerunek. Ja mam sentyment do organizacji Pride, do tej organizacji, tak jeśli chodzi w ogóle o strukturę turniejów tam, więc mi się to podobało. Mistrz się musi mierzyć z każdym. Nie ale tylko wybrać najlepszego. Ale Alistara w tym Grand Prix chyba niewiele mu dawało. No, wygrana z Fedorem, jak to nie? No przecież to Fedor to było nazwisko, które niezależnie od tego, kto miał jaki pas w wadze ciężkiej na świecie, w jakiej organizacji, to i tak Fedor był najlepszy. Więc nieprawda. No to właśnie było to, co by tak jakby zunifikowało jego tytuł. Że to jest mistrz. Ja już nawet nie wiem, czy byłyby, jeżeli by doszło do finału Alistar z Fedorem, czy byłyby wielkie dyskusje na temat tego, czy teraz Alistar ma walczyć z mistrzem UFC wagi ciężkiej. Uważam, że to by była dużo słabsza dyskusja, więc nie. Uważam, Alistar, że to było takie zmierzenie się z legendą. Alistar, jak wiemy, wyszło. Podpisał kontrakt z UFC, w grudniu zmierzy się z Brockiem Lesnarem. Miał podobno propozycję walki od razu z Cainem Velasquezem. Musiałby jednak czekać na rozstrzygnięcie walki z Dos Santosem, a co za tym idzie, pewnie trwałoby to pół roku, ponieważ kolejne przygotowania, ewentualne kontuzje i tak dalej. To dla niego dobre rozwiązanie, dobry rywal taki Brock Lesnar? To jest dobre rozwiązanie dla Alistara, złe dla Brocka Lesnara. Brocka Lesnara wrzucili znowu na głęboką wodę. Ale to jest magnes na pay-per-view, on nikt inny nie sprzedaje. No wiem, tylu właśnie mówię, że to jest dobre rozwiązanie dla Alistara, złe dla Brocka Lesnara. Cóż, jeżeli faktycznie byłoby tak, że musiałby czekać kolejne kilka miesięcy na walkę, powyżej pół roku nawet podejrzewam na walkę o pas, a był już zakontraktowany przez UFC, wiemy jak UFC podchodzi do walk w innych organizacjach, więc jak masz w perspektywie pół roku bez zarabiania pieniędzy, chyba że będziesz zarabiał na takich wycieczkach, jak była ostatnio Alistara do Polski, no to lepiej wziąć walkę jeszcze z takim Brockiem, który na pewno na pay-per-view nabije bardzo dużo pieniążków. No a nie sądzę, żeby to był ciężki przeciwnik do Alistara. Zobaczymy, jak Alistar podejdzie do zapasów, ponieważ on dobrze pracuje w dystansie.
jego obrona przed sprowadzeniami jest aktualnie, bo jeszcze kilka lat wstecz, ładnych kilka lat wstecz, jak wyglądał nieco inaczej, to też pracował inaczej, głównie na szybkości bazował. Teraz obrona przed atakami jest głównie taka, że kontruje to uderzeniami, kopnięciami kolanem. Wiadomo, schodzi z linii ataku, ucieka nogami, ale jest zaraz kontra. Pytanie, czy ci, którzy przygotowują Broka, znajdą na to rozwiązania, jest ono dosyć proste i wtedy Alistar może się znaleźć w takiej sytuacji nieciekawej. Natomiast należy o tym pamiętać, bo ludzie, którzy śledzą MMA od kilku lat albo od kilku miesięcy, kojarzą Alistara głównie z pojedynków w K1 i w MMA, które były rozstrzygane w pierwszej rundzie, pomijając ostatnią z Werdumem walkę. Tak. Natomiast należy o tym pamiętać, że Alistar ma dobry parter, naprawdę, w początkach swojej kariery, mimo to, że i tak się wywodzi od kickboxingu, jak chyba każdy Holender, no to ma naprawdę dobrze opanowany parter, więc jeżeli tych umiejętności nie zaniedbał, ćwiczy dalej, to Brock się może nawet zdziwić na podłodze z Alistarem. Dobrze, zostawiamy już Strikeforce, bo moglibyśmy teraz mówić o tych ostatnich rozstrzygnięciach, bo jeszcze kilka takich zaskakujących rozstrzygnięć w karcie jeszcze Strikeforce było. Zmiana tytułu mistrzowskiego, jak najbardziej. Ronaldo Souza przegrał przez jednogłośną decyzję z Rockholdem, którego chyba nikt nie stawiał. Bardzo fajna walka, naprawdę. Bardzo fajna walka i chyba krajowy zawodnik. Zwycięstwo Rockholda. Zresztą nie wiem, czy oglądałeś materiał, wywiad po walce. Przyjaciel właśnie Daniela Corniera w trakcie przeprowadzania wywiadu akurat była walka Daniela. Bardzo fajne reakcje, takie żywiołowe, naturalne. Z tym bardziej urósł w moich oczach, że tak się zgubił. No i udział w undercardzie tylko Rafaela Cavalcante. To dla niego samego było zaskoczenie, no ale to już zostało. A to ten sam team. To ten sam team, zawodników tak. Z tego samego teamu. Zostawmy to już za nami jakiś czas temu. No, Jedno zdanie odnośnie karty UFC 134 i Andersona Silwy, bo chyba nie sposób o nim nie powiedzieć. Anderson Silva, czy jest jeszcze ktoś, kto może się z nim zmierzyć i kto ma jakiekolwiek szanse, bo moim zdaniem już w tej wadze średniej nie ma człowieka, dobrze, który byłby... Dobrze, że dodałeś w tej wadze, ponieważ ja czekam na walkę z GSP. Jednak. Chciałbym to zobaczyć. Ja nie jestem faworytem tej walki. Ja twierdzę, że GSP jest za małym fizycznie człowiekiem, żeby mierzyć się z Andersonem. Jedyny zawodnik, którego ja aktualnie widzę jako realnego przeciwnika dla Andersona Silwy, znaczy tak, oceniając jego walki przez pryzmat w ogóle czystego MMA, to bardzo łatwo mu dobrać zawodnika, bo to się tak wydaje. To jest zawodnik, który no, ten parter taki ma, ja bym nazwał to wężowaty, tu ucieka, wyślizguje się, no ale bardzo trudny, więc tu zapaśnik może szukać swojej szansy. Stójkowicz też zobaczy wiele luk w jego gardzie, będzie na pewno widział tam swoją przewagę i dlatego wygrywa każdą walkę, ponieważ nikt go nie docenia na tyle. To nie jest typowy zawodnik MMA, już kiedyś rozmawiałem z tą na ten temat. Siłą Andersona Silva jest to, że on... I to jest przeciwieństwo troszkę GSP, aczkolwiek GSP także podkreśla te swoje tradycje. Siłą Andersona Silva jest to, że on się nie wywodzi. On nie jest zawodnikiem, który był trenowany pod kątem MMA. To jest zawodnik, który ćwiczył sztuki walki i sporty walki. On ma wysoki stopień w judo, w jiu-jitsu, w muay thai. W muay thai nie ma stopnia, ale dużo walk w muay thai. I to jest zawodnik, który z każdego obszaru, który w MMA się liczy, pomijając niestety zapasy, ale jak się okazuje, można nie pracować bez tak zapasów, potrzebne. Tak. No, ale do tego może wrócimy wydaje, w, tak. Ale w temacie, bo mamy materiał na przyszłość odnośnie właśnie sportów i sztuk walki w MMA. Natomiast generalnie różnica między nim a takim typowym przekrojowym zawodnikiem MMA jest taka, że typowy przekrojowy zawodnik MMA uczy się kilku najbardziej skutecznych technik w danej strefie walki, w formule. Natomiast Anderson zawsze może wyjść z czym więcej. To nie jest u niego nienaturalne wyćwiczone, tylko naturalne, odruchowe. Najlepszy przykład to jest knockout frontkickiem. No, tak, tak. Pierwszy chyba tutaj w tak liczącej się walce w MMA. Więc to jest przewaga Andersona. GSP aktualnie jest typowym przekrojowym zawodnikiem MMA. On stawia na to, żeby nauczyć się tych technik, które w MMA są skuteczne. Bardzo dobrze pracuje nad zapasami. Pamiętajmy o tym, że wywodzi się z karate. Podkreśla to zawsze, zresztą wychodzi w kimonie do walki. Ma wysoki stopień i na pewno mu to bardzo pomaga. Natomiast tak jakby przeszedł raczej w kierunku trenowania stricte MMA. I
Zobaczymy, bo aktualnie też wygrywa wiele walk z zawodnikami tym, że też może coś więcej, potrafi zaskoczyć. Ten dystans jest taki nieortodoksyjny, trzymanie dystansu w karate i w MMA i w boksie to są trzy różne dystanse. Natomiast głównie wygrywa jednak z nimi, tak mi się wydaje, tym swoim doskonałym przygotowaniem w formule MMA. On przygotowuje się stricte pod danego rywala. On jakoś tak ostatnio bardzo nie zaskakuje, tylko wykorzystuje do zupełnie na 100% słabości rywala. Ale tak? to nie jest krytyka, bo przejdźmy troszkę do innej dyscypliny, która może jest konkurencją dla MMA, ale my tu będziemy mówić w ogóle o sportach walki, o boksie, bracia Kliczko. Największy zarzut braci Kliczko jest taki, że szczególnie, szczególnie Wladimira, bo Witalii jest troszkę taki zwierzęcy bardziej. Natomiast Wladimir, że on rozpracowywuje. Zresztą on kiedyś powiedział, że od 2005 roku dla niego boks się zmienił. Teraz boks to są szachy. On bardzo analizuje każdego przeciwnika. Te walki nie są bardzo emocjonujące. Mhm. To nie jest Mike Tyson ringu. Natomiast z każdym rywalem wygrywa. Rywal go nie może dojść. I tak samo GSP. To znaczy, że człowiek jest inteligentny, traktuje poważnie to, co robi i umie się przygotować do tego. Ciało współgra z umysłem, co jest bardzo trudne. Szczególnie, jeżeli jest dysproporcja. Duże ciało, mały umysł. A mamy takie przypadki. Znamy takie przypadki. Tak. Dobrze, przejdźmy teraz może troszkę na... Bo o tym moglibyśmy rozmawiać, o amerykańskim MMA, o UFC, Strikeforce i o braciach Kliczko jeszcze przez długi, długi czas. Natomiast nasz program ma ograniczone ramy czasowe. Marcin Held, utalentowany polski zawodnik wagi lekkiej, ty znasz Marcina osobiście, zadebiutował w Bellatorze niezbyt udanie, przegrał chyba tylko doświadczeniem z Michaelem Chandlerem, późniejszym, no i siłą, tak, późniejszym triumfatorem turnieju wagi lekkiej. No druga jego walka w Bellatorze pod koniec listopada z Filipem Noverem, to zawodnik znany z ósmego tufa. Co powiesz o tym rywalu dla Marcina? Może najpierw zobaczmy materiał, jak Marcin radził sobie w walce z Michaelem Chandlerem. Round number one. Marcin Held in the white trunks, Michael Chandler in the blue trunks. Derek Copeland is the referee. Our Bellator clock is presented by PSP. Step your game up. PSP now just 1:29. Chandler coming in very aggressively. Not surprisingly going for the takedown. This are Held now rolling for a leg lock. This our opening lightweight tournament quarterfinal. Two young fighters. For the knee bar. He might have it. Going for the knee bar. Chandler said the only way he can conceivably lose is by a leg lock. That is a straight lock. He is putting everything behind it, but Chandler just is not tapping out. Huge crank on that straight. Now going for the toe hold. Trying to transition. Knee bar to the toe hold. Huge crank there. Chandler trying to punch his way out. Hard to get the leg out once it's nemesis. You have to put a lot of weight on it. And that's what he's trying to do. Put weight on that leg. Popping up, throwing that right hand. I see a lot of blood on Marcin Held. Looks like Chandler might be bleeding somewhere, maybe out of the nose. Held now holding half guard. Holding his arm. Looks like he might be looking for an arm triangle, but needs to step out of that half guard position to get it. That's a great position for a wrestler, and he has it. Held grabbing his leg and straightening it to get space. But now he's done. There's the stoppage and the win for Michael Chandler. I didn't see it happen. Maybe a technical submission, but Chandler is through to this. A więc kolejnym rywalem Marcina Helda będzie Filip Nover, znany z ósmego tufa i z UFC. Zawodnik ostatnio mało widziany, może tak powiem, na ringach. Co o nim powiesz? Jakie Marcin ma szanse? No Marcin ma bardzo dobry rekord jak na razie, 11-2. Przegrał tylko z Chandlerem i przegrał kiedyś w Polsce, tak? Dość niespodziewanie. Tak, przegrał. Ze swoim kolegą zresztą z północy Polski. Nazwiskiem będziemy podawać na razie. Więc Marcin, bardzo dobry rekord, tak jak wspomniałeś. Troszkę te dysproporcje między MMA światowym a naszym rodzimym polskim pokazało już kilka ostatnich walk tutaj na naszym podwórku. Walka Marcina właśnie w Bellatorze. Jednak trzeba przyłożyć się do technik zapaśniczych i to nie tak stricte z trenerem zapasów, bo jestem przeciwnikiem czegoś takiego jak klub MMA prowadzony przez zapaśnika, tak? W ogóle, niezależnie, może być klub MMA prowadzony przez, nie wiem, zawodnika brazylijskiego jiu-jitsu, karate, taekwondo i uzupełnieniem treningu jest trening bokserski i przychodzi tylko trener boksu, albo uzupełnienie jest trening zapaśniczy, przychodzi
trener zapasów i ten człowiek nie ma zielonego pojęcia MMA, uczy typowo pod kątem boksu, typowo pod kątem zapasów i później transformacja tego do walki MMA jest na tyle trudna, że jeżeli trener prowadzący nie wskaże drogi przejściowej przez to, jak połączyć pozycję walki bokserską z pozycją walki z MMA i płaszczyznę uderzeń, jak zmienić, czy zapasy, jak dochodzić do klinczu, nie nadziewając się na kolano, no to ten cały trening jest no, troszkę wybaczeniem tego, o co chodzi. Na pewno pomocny, ale czasami może zrobić więcej krzywdy niż pożytku, więc tutaj trzeba popracować nad technikami zapaśniczymi, sprowadzeń, judo, ale które będą takie troszkę adaptowane do formuły MMA. I tu myślę, że Marcin się powinien głównie skupić na tych technikach. Wiem, że trener od Marcina, Sławek Szamota, na pewno do tego poważnie podchodzi, ma pełne papiery na to i wiadomości, żeby tak ustawić trening Marcina, nie tylko Marcina, bo jest tam jeszcze kilku ciekawych, perspektywicznych zawodników, tak, których zresztą znamy, żeby odnosili sukcesy. Trzeba pracować nad masą mięśniową, nad czym Marcin już pracuje. No Marcin jest jeszcze cały czas bardzo młody. Tak, Chandler jest młody. Jest człowiek 30-letni, już ta siła jest jakby... 27 lat. Aha, Chandler. Chandler, teraz. Tak. No, całkowicie inny zawodnik. Marcin się nie mierzył. Nawet jak tutaj dostał jakiegoś zawodnika z zapleczem z zapasów, no to był typowy zapaśnik. No, tam do MMA był wrzucony tak jak Wroński do Nastuli. Więc trzeba troszkę inaczej pracować. Natomiast Marcin ma, jak to mówią Amerykanie, sky is the limit. A podchodzi do tego poważnie. Bardzo rozsądny młody człowiek. Poukładany, więc jak będzie się otaczał takimi ludźmi, jak się otacza do tej pory, którzy troszkę też podejdą do tego bardziej profesjonalnie, bo na razie ta pasja nadrabia te braki profesjonalizmu, no to na pewno sukcesy go nie ominą. Natomiast jeśli chodzi o jego przeciwnika, Novera, 27-letni zawodnik. No Marcin, ile? Bo ja powiedziałem 21, ale teraz nie jestem pewien. Ja podejrzewam, że on ma około 20 lat. Około 20 lat, nie ma 21. Akurat w tej chwili zapomniałem dokładnie. Który to rocznik, też nie ale bardzo młody jest. Rok czy dwa lata temu maturę pisał jakoś tak. Wiem, że jak było te starcie polsko-niemieckie, w którym walczył, tak, to chyba jeszcze był przed maturą. Ale nie jestem pewien, no tutaj no, należałoby to sprawdzić. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś Marcina nam się uda zaprosić do studia i sam najlepiej o tym będziemy próbować opowie. Natomiast jeśli chodzi o Novera, 27-letni zawodnik, ostatnio naprawdę o nim uciekło udział w ósmej, tak, edycji TUFA. Tak. Ja tej edycji akurat nie śledziłem, więc nie będę się popisywał swoją wiedzą. Natomiast oglądając profil tego zawodnika, to może być bardzo ciekawy zawodnik, bo to też nie jest typowy zawodnik MMA. To jest zawodnik, który ćwiczył bardzo wiele różnych sztuk walki, przez kung fu, nawet judo. W brazylijskim jiu-jitsu nawet zdobył czarny pas, chyba z 3 lata temu. Te czarne pasy w Stanach z brazylijskiego jiu-jitsu właśnie, jeżeli ktoś dobrze się pokazuje w formule MMA, no to nie wypada mu nie dać tego czarnego pasa, aczkolwiek to jest przesada. To też nie chciałbym dewaluować wartości stopnia w brazylijskim jiu-jitsu. Natomiast na pewno pas wypracowany na matach tylko jiu-jitsu i pas zawodnika MMA jiu-jitsu, jakby się mieli mierzyć tylko w parterze, no to waga tego pasa tylko chwytacza będzie lepsza, wyższa. Więc jestem ciekaw, bo zawodnik przekrojowy, troszkę wygodniejszy mi się wydaje dla Marcina w tym układzie, ponieważ nie powinien mieć tak mocnych zapasów. Powinien mieć przynajmniej na papierze przewagę w stójce nad Marcinem, co Marcin bardzo szybko umie, bardzo ładnie zneutralizować tą przewagę w stójce. Skraca dobrze dystans, dużo pracuje nad stójką, ale umie skrócić dystans. Jak zejdzie z przeciwnikiem do parteru, no to tam już jest jego świat. Natomiast ciekawa walka. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, że jednoznacznym faworytem jest czy Marcin, czy Nower. No Marcin ciekawy zawodnik przekrojowy. Marcin w międzyczasie wygrał jeszcze w Australii z Kaleo Kłonem. W pierwszej rundzie. I na tym ten temat Marcina zakończymy. Jeszcze krótko kilka zdań na temat polskiego podwórka. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na KSW 17. Lada dzień rozpocznie się sprzedaż biletów na MMA, tak? I lada dzień rozpocznie się sprzedaż biletów na strefę walk. 3 gale, bardzo krótki okres czasu. Szykuje się bardzo dobra jesień dla fanów MMA w Polsce. Na KSW 17 Mamet Kalidow, Janek Błachowicz, stała obsada. No właśnie. Kto jeszcze?
To jest właśnie w zasadzie, Mariusz Pudzianowski oczywiście, to jest w zasadzie taki nasz zarzut do KSW, bo cały czas jakby mamy déjà vu, tak? Kolejna gala, kolejne osoby. Wiemy, że na 17 najprawdopodobniej będzie to cykl rewanżów. Na pewno Pudzianowski zmierzy się po raz drugi z Thompsonem. Janek chce odzyskać pas od Sokodżu. Dla Mameda ma być rywal, znowu słyszymy to po raz kolejny, z najwyższej półki światowej. Jak myślisz, kto nim będzie krótko? Znaczy ja bym chciał jeszcze zacząć od nawiązania do tego, powiedziałeś, czy duże imprezy MMA w Polsce w bardzo krótkim czasie. Przypomina się mi się pytanie na konferencji prasowej właśnie Strefy Walki jednego z dziennikarzy. Tu parafrazuję tą jego wypowiedź, natomiast chodziło o to, czy Polacy mają taki duży portfel, żeby ogarnąć te trzy gale. No to jest bardzo, to jest zasadnicze pytanie. Tak. Zobaczymy, kto na tym ugra, bo to terminowo idzie w kolejności. Najpierw strefa walk, 25 listopada atak i na końcu KSW. Koniec listopada 26. Tylko, że tu się odwróciła kolejność, jeśli chodzi o sprzedaż biletów. Zobaczymy, jak to wpłynie na to. Natomiast jeśli chodzi o kartę KSW, tak jak Michał powiedział, może nie tyle zarzut, ale taki jakiś lekki niedosyt, niesmak, że nie ma tak, że cały czas jest jednak te same nazwiska. To znaczy tak, z jednej strony to dobrze, że właściciele KSW, pewnie tak to Kawulski, mają zamierzone, oni mają ten KSW team i pewnie... Właśnie o to chodzi, że starają się wypromować tych zawodników. Tak się to ma kręcić. Natomiast powinni to robić tak, że w mojej ocenie, ja nie jestem tutaj fałowym promotorem walk, też nie czuję się jakoś recenzentem ich działań, natomiast w mojej ocenie uważam, że ta promocja powinna też wychodzić troszkę dalej niż tylko w Polsce. Powinni brać udział w walkach, w dobrych turniejach za granicą, a tutaj właściciele KSW po prostu zaniechają tych czynności, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że na tych wyjazdach mniej zarabiają niż na imprezie w Polsce. I to jest mój zarzut dla nich. Nie, to nie jest dobre dla zawodników. Robili takie wyjazdowe imprezy, w cudzysłowie, dla zawodników, których z kolei w Polsce nie promowali. Nie rozumiem tej niekonsekwencji w tych działaniach, bo miał wyjazdy czy Górski... No ale Mamet pokazał się bardzo dobrze w Japonii. Na przykład. Tak, no ale to myślę, że to była bardziej inicjatywa trenerów. Ale nie wiem, ale to, trudno tak mi jak, powiedzieć. Tak jak w przypadku Andersona Silvy. Anderson to Anderson i Mamet to tak, Mamet. Tak. To tak samo Mariusz Pudzianowski miał wyjazd, ale jechał do Stanów i no bo on może sobie takie rzeczy robić. Samorządna jednostka po prostu. On zna swoją wartość i bardzo dobrze. Natomiast tutaj jeszcze Antek Mielewski wyjeżdżał. No tam sukcesów za dużych nie mieli, no ale jednak coś tam, jakaś ta promocja wychodziła dalej. No tutaj słyszymy cały czas o Janku, że ma jechać do UFC. Pozdrawiamy Janka. Natomiast no, niech coś w końcu się z tego urodzi, bo umiejętności Mameda, Janka naprawdę predysponują pomimo tej ostatniej udziału, walki z Sokodżu, predysponują się do tego, żeby się sprawdzić w Strikeforce, w Bellatorze. To ci zawodnicy, którzy nie mają kontraktów z UFC, nagle sobie potrafią jeździć, bo czy Michał Kita, czy Damian Grabowski, czy Marcin Held. Więc no, zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości. Czy Paweł Nastula oczywiście, ale to też samorządna jednostka, to tutaj nie ma co porównywać. Natomiast troszkę szkoda, że tylko się promuje ich w Polsce. Dobrze to robi dla polskiego MMA, ale troszkę mniej dla tych zawodników. Cóż, rewanże. No, najlepsze rozwiązanie z możliwych. Przypomnijmy, bo to trzeba powiedzieć głośno, że to jest ostatnia zakontraktowana walka Mariusza. Miał 4 walki, to jest jego 4. walka. Zobaczymy, co będzie z nim dalej. Plan właścicieli KSW chyba był klarowny i czytelny. Tu żadnej tajemnicy nie zdradzimy, bo jeżeli ktoś śledzi MMA polskie, no to sam do tych wniosków dojdzie. Mariusz miał być lokomotywą polskiego MMA, miał wypromować. Zrobił tą robotę bardzo dobrze. Po drugiej już gali, takie troszkę uczciwe z jednej strony w kierunku tych prawdziwych zawodników MMA, jak Mamed, Janek, ale troszkę nieuczciwe w stosunku do kibiców i do Mariusza, to było to, że na plecach Mariusza mieli się wypromować. To dziwnie zabrzmi, że na plecach Mariusza w MMA, miał się Mamet wypromować i Janek. No, najpierw Mamet tu był w kolejności, ale dobrali mu zawodnika. To też nie jest to zbyt sportowy żargon, no, ale tak to trzeba nazywać. Sakuraja, no, gala w Katowicach. Sakuraj sobie I nie wyszło, tak niestety. Poradzi. Nie wyszło. Jak nie wyszło Mamedowi, no to pomysł na Janka wpadł. Teraz trzeba wypromować Janka. Dali mu znowu, no trzeba dawać dobre nazwiska, no wiadomo, ale
ale trzeba zrobić jakiś przegląd sytuacyjny. Dali mu Sokoju, który no, w wszystkich organizacjach aktualnie był raczej jako taki gość przyjezdny, na którym można zrobić rekord. A tu się okazało, że jednak nie zrobili konfrontacji umiejętności poszczególnych stref. Low kicki Janka, mogą wygrywać walki. Low kicki judoki, przypomnijmy, bo Sokoju jest judoką. W związku z powyższym no, nie wyszedł im ten misterny plan. Po czterech walkach miało to wystarczyć na to, żeby zrobić samodzielną galę bez udziału Mariusza, która zapełni dużą halę sportową. Myślę, że im to nie wyszło. Zobaczymy. Aczkolwiek życzę, żeby to wyszło, ale to trzeba obiektywnie ocenić. Więc myślę, że będą chcieli przedłużyć kontrakt z Mariuszem. Dobrze. Ja powiem tylko dwa zdania na temat MMA Attack, ponieważ nie możemy za wiele powiedzieć. Wiemy, że pełen jakby wachlarz polskich gwiazd na MMA Attack wystąpi. Nie znamy natomiast... Właśnie, że nie gwiazd, tylko dobrych zawodników, bo gwiazdy są znane. W KSW. Zawodników znanych. No, ja bym tak nie powiedział, bo jednak Damian Grabowski jest gwiazdą jakby nie było polskiego Dobry MMA. Zawodnik. Właśnie, że no, gwiazda to jest ktoś, kto się pokazuje w telewizji, ktoś, kto no może masz ma jakieś stawki na Polsacie i Polsat Cafe i zrobi wywiad jak Najman na temat obrączek. Może masz rację, natomiast nie znamy ich rywali. Dzisiaj dopiero, bo program nagrywamy 15 września, dzisiaj jest konferencja, mamy się dowiedzieć więcej, a więc nie możemy tak naprawdę więcej powiedzieć, oprócz tego, że no jest Tomek Dwal, jest Grabowski, jest Kita, jest Górski. No naprawdę dobre nazwiska. Saleta Najman, naprawdę. Freak show. Chciałem powiedzieć dobre nazwiska w polskim MMA. Na tym Marcinie Najmanie może się zatrzymajmy. No i ostatnie już na zakończenie, zanim przejdziemy do wspomnianego wywiadu. Jeszcze tylko słówko o tym MMA, tak, jeżeli można. Proszę. Według mnie bardzo dobra inicjatywa, bo tak jak ja już kiedyś mówiłem, że konkurencja w tym środowisku MMA jest bardzo wskazana, bardzo dobrze. Jeżeli będzie zdrowa konkurencja, to tylko będzie pomagało i zawodnikom, i ludziom, którzy będą oglądali te MMA. Fajnie, że zakontraktowali takie nazwiska, w sensie nie nazwisk właśnie, tylko zawodników. Bardzo się cieszę. Mhm. Chciałbym oglądać na żywo tą galę. Oby więcej. Myślę, że strefa walki idzie w podobnym kierunku. Kibicuję każdej organizacji, która potrafi takie nazwiska zrobić. Nie znam zaplecza finansowego, więc jestem ciekaw, czy właśnie, czasem nie przefinansowali tej inwestycji. Czy oni to udźwigną? No ale tak zapytajmy. Życzę im, żeby udźwignęli, naprawdę. Wydaje mi się, że dopiero będziemy mogli cokolwiek powiedzieć, bo ta sama sytuacja była z Beast of the East, jeśli pamiętasz. Tak, tak. Dopiero cokolwiek będzie można powiedzieć, jeśli oni wyprodukują dwie duże gale i będą chcieli wyprodukować trzecią. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić. Jeżeli zawodnicy będą chcieli z nimi dalej współpracować. Tak, tak, bo... No jeżeli już wspominaliśmy strefę walk, to tam 5 zawodowych pojedynków. Główna walka wieczoru, po raz pierwszy w Polsce, Aleks Emelianenko z Rafałem Dąbrowskim. No i to jest ta wisienka na torcie. To jest ta wisienka na torcie. Nie było u nas. Ja powiem jeszcze coś, czego strefa walk nie podawała. No, my także, przyznajmy się, jesteśmy osobiście zaangażowani w organizację gali strefy walk. To też nie jest żadna tajemnica. Na strefie walk odbędą się w undercardzie 3 amatorskie pojedynki. Będzie można na stronie strefawalk.com.pl w takim specjalnie przygotowanym formularzu, który za niedługo ruszy, wpisywać się jako zawodnik i będzie można uczestniczyć w tych walkach, w 3 walkach amatorskich. Miejmy Nie wiem, czy o tym wiedziałeś. Miejmy nadzieję, że wystartuje ktoś ze Śląska. Może miejmy nawet nadzieję, z Rudy Śląskiej. Wystartuje ktoś z klubu Bushido Ruda Śląska może. Dobra. Jedno zdanie, zanim przejdziemy do wspomnianego wywiadu z Aleksem. Jedno zdanie na temat Rafała Dąbrowskiego jako rywala Aleksa. Tak. Statystycznie rekord obu zawodników. 17-4-5-1. Dobry rekord Rafała. No Rafał startuje od 2004 roku. Ten rekord może troszkę myli. Umiejętności. Patrząc przekrojowo nawet na High Life, którego twórcę tutaj widzimy, no to tam z Rafała umiejętności za dużo nie widać, ale umiejętności Aleksa są naprawdę imponujące. Ja uważam, że ma warunki fizyczne lepsze od Fedora, to nie żadna tajemnica. Widzieliśmy na uważam, że motorycznie, tak, ja miałem przyjemność nawet z nim poćwiczyć troszkę. Motorycznie uważam, że Aleks też ma większe predyspozycje niż Fedor, więc jeżeli mobilizacyjnie, koncentracyjnie do tego podejdzie lepiej, to jest zawodnik naprawdę, no, niesamowity zawodnik. No sami Rafał Dąbrowski, się, tak? Zestawienie tego nazwiska, to tak, z jednej strony ktoś się może śmiać, że
Kto to, to dwie różne klasy zawodników. Natomiast Rafał Dąbrowski to jest zwierzak. To jest zwierzę w ringu, w klatce. To jest człowiek, który braki jakichś umiejętności nadrabia determinacją, tak, siłą. I on ma tylko jeden cel w walce. Nie wygrać. Zdominować, znokautować, poddać zawodnika. To jest jego cel. I ta walka na pewno będzie bardzo ciekawa. Będzie albo bardzo krótka i wtedy ze wskazaniem na Aleksa według mnie, albo bardzo ciężka dla Aleksa. Można by powiedzieć, jeśli nie uszło do tej walki, to kto w Polsce? No, były przymiarki, tak? To też bardziej przekrojowych zawodników. Damiana Grabowskiego, tak, dokładnie, były przymiarki, nawet i do Kamila Bazelaka. Tak, nawet do rewanżu z Pawłem Nastrudą. Mamy lepiej przygotowanych, Nastrudą, bardziej, tak, przekrojowych zawodników, ale takich, którzy stawią czoło Aleksowi bez cienia strachu, no to chyba jest tylko Rafał. Tylko Rafał. No i może jeszcze Kita. Tak, może po cichu Kita, myślę, ale te zestawienie jest ciekawsze dla mnie. Tym bardziej, że wiemy, co za plecami przyniesie ze sobą Rafał na galę, kogo i co, więc to też jest dodatkowy doping. I Aleks, który najprawdopodobniej przyjedzie z bratem. No to jest już... Z Fedorem, który... Mistrzostwo świata. Tak. Jeśli natomiast Fedor pojawi się w Polsce, to naprawdę... Jeszcze tylko jedno słowo. Pamiętajmy o tym, że Rafał pokonał brata od Alistara. Dokładnie. Czy więc już brat... takie komentarze na forach było. Tak, czytałem. Czy nie to będzie łowca koron, tak? Tych mniejszych koron. No zobaczymy. No, czego, nie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tutaj ani Rafała, no Aleksa może i tak, więc nie jest tak, że będę dopingował bardzo Rafałowi, będę dopingował, żeby walka była naprawdę dobra i wierzę w to. Zestawienie jest bardzo ciekawe. Siła, determinacja przeciwko perfekcyjnym technikom Aleksa. Natomiast Aleks też pokazał już, że potrafi przegrać szybko. Więc tutaj może być. O wszystkim przekonamy się 28 października. Tak, teraz zapraszam na pierwszą część wywiadu z Aleksem. My widzimy się dopiero za miesiąc, ale wspomniałem na początku, że nasz program będzie co 2 tygodnie. Natomiast miesiąc czasu będzie nas dzielić pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem. Dziękuję za uwagę, Michał Miśko i Rafał Burdzik. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zdravstvuj, Aleks. Zapraszam na wywiad, ekskluzywny wywiad, pierwszy wywiad dla MMA magazynu z zawodnikiem MMA Aleksem Jemielianenko, który będzie gościem honorowym, zawodnikiem głównym, fighterem najbliższej gali strefy walk. I zapraszam do wywiadu, który będzie specjalnie emitowany u nas. Pierwsze pytanie. Jak trafiłeś tutaj do tej federacji? Они связались со мной через мой сайт, у меня есть координаты для всех желающих, вот, для всех организаций. Я свободный боец, вот, я сам для себя как бы веду переговоры, сам ищу себе бои. Вот, они вышли на меня, мы с ними договорились, о взаимовыгодном сотрудничестве, о том, чтобы я выступал на их турнире. I все, я приехал в Польшу по их приглашению. Dziękujemy. Drugie pytanie jest następujące, bo jeden z zawodników, który miał z tobą walczyć na najbliższej gali, zrezygnował, Tomek Nowak. Czy robi tobie różnicę zmiana przeciwnika w stosunkowo krótkim okresie, 2 miesięcy przed walką? Czy przygotowujesz się zawsze pod konkretnego przeciwnika, czy robisz przekrojowy trening pod każdego? Нету никакой мне разницы, с кем драться. Мне приятно, что Томас Новак осознал свои силы и заранее отказался от выступления со мной. Он понял, что в бою со мной он слаб, и ему лучше не выступать для того, чтобы не портить свой рейтинг в ММА-сетке. Плюс здесь еще приложили руку к этому отказу. Непорядочная организация, которая сбила его с толку. С самого начала. Плюс ко всему они ему еще заплатили денег. Для того, чтобы не участвовал он в этой организации, в этом турнире. Мне кажется, по дальнейшему выступлению Томаса Новака будет все понятно. Где он будет выступать и с кем он сотрудничает, кто ему за что заплатил. Для того, чтобы сорвать этот турнир, для того, чтобы сорвать это выступление.
они всячески пытаются там как-то ставить палки в колеса. Okay. Kolejne pytanie jest następujące dzisiaj. Sam miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w treningu z Tobą i z Mariuszem Pudzianowskim. Wyglądało to bardzo imponująco. Zacząłeś od pracy na skakance. Widać było, że doskonale pracują Twoje nogi. Jak oceniasz siebie jako zawodnika, ponieważ sambo jest sztuką walki kompletną? Czy Ty wolisz walkę w stójce czy w parterze? Мне без разницы, я себя чувствую хорошо и в борьбе, и в боксе, и много знаю болевых приемов, хорошо боксирую с профессионалами в стойке, вот, хорошо защищаюсь от техники ног, много бегаю с легкоатлетами на спор, кто больше пробежит и быстрее. Поэтому я готов физически, функционально, технически, вот, теперь ко всем боям. I będę tylko nabierać i nabierać swoją хорошую formę. Okay. Jeszcze kolejne pytanie odnośnie właśnie treningu przygotowania, ponieważ masz imponujący rekord w MMA 17-4, 11 ten oficjalny, 11 walk wygranych przez KO, 4 walki wygrane przez poddanie, więc tutaj tak jakby ten rekord mówi, że jednak stójka jest twoją dobrą stroną. No ale na przykład nawet walcząc z naszym Pawłem Nastulą poddałeś go, a to jest judoka. Tak, proszę. Перед боем Павел Настула говорил, что если у него получится перевести меня в партер, у меня нету шансов. Ну, в стойке он 50 на 50 может проиграть мне, может меня нокаутировать. Вот. Ну и как бы я не старался, но так само получилось, что весь бой у нас прошел в партере. И я выиграл у Настулы в его в сильнейшей стороне, он же противник считается очень хорошим, вот, никому не проигрывал, в его сильнейшей дисциплине. Я задушил. Вот я всем показал, что я еще лучше олимпийского чемпиона, борюсь в партере. Ja jeszcze wrócę do tego rekordu 17-4, to jeszcze jest o tyle rekord imponujący, że walczyłeś z samymi największymi nazwiskami, można powiedzieć, MMA na tamte czasy. Czy troszkę nie żałujesz, że ta kariera twoja wygląda tak, że na przykład Sergiej Charitonow walczy w turnieju dla Strikeforce'a, a ty wygrałeś z tym Sergiejem, więc czy nie uważasz, że to ty powinieneś startować o miano najlepszego zawodnika wagi ciężkiej, oczywiście z bratem, nie licząc brata? Ja понял. Nie, Ну, давно у меня есть предложение выступать на американском рынке, на уровне Америки, но Дана Уайт предлагает нам непорядочные контракты, а Strikeforce поставил условие, что, Федор, промоутер поставил условие, что со Strikeforce будет работать либо Александр, либо Федор. Вот им было выгодно, чтобы, конечно же, работал Федор, поэтому они меня попросили чуть-чуть подождать. Вот, по времени, пока не заканчивается контракт, пока он не уйдет. Сейчас, насколько я знаю, на UFC выкупила Strikeforce. Вот этот турнир. Ну и я не хочу работать пока с Дана Уайтом, пока он не предложит хороший, достойный, порядочный контракт. Вот, который... Ну, пример тому сотрудничество с ним, это пример Рэнди Кутюра. Вот, когда он хотел уйти от него, они его обязали выступать только в UFC. Сказали, что если он уйдет, то он не имеет права больше нигде выступать. Ну и заставили его вернуться опять и драться только в UFC. Вот, они запрещают выступать в каких-либо других организациях, даже запрещают заниматься любительским видом спорта. Вот, если подписывать контракт с UFC, то я не имею права уже с вами сидеть здесь и общаться, только с их соглашения, разрешения. Я полностью им продаю свое имя и свою спортивную карьеру, полностью от него завишу, от организации UFC. Поэтому пока я не тороплюсь туда уйти, плюс ко всему я набирал силу, опыта, сейчас я посмотрю и выберу для себя более выгодное, хорошее предложение. Я еще расту, я еще молодой. Come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down.
ładnym ugośnić szybko. Ja zaczynam kilka słów wstępu, przedstawiam kolegę, mówię, gdzie nas można oglądać. I Rafał mówi to w pierwszym odcinku. Tak, ja mówię. No, a ja, M to jestem ja, a R to jesteś ty. Catering. Dziękujemy bardzo. Dzięki.